Piotr Zieliński jest razem z nami. Rozumiem, że czapka to po tej anginie trzeba dbać tutaj też o zdrowie. Przez głowę ucieka najwięcej ciepła podobno. Czy macie obowiązek teraz taki nosić tutaj z logo klubu? Nie. To już dla swojego zdrowia. Mamy autokar w garażu, także na pewno ten wiatr gdzieś dochodzi, żeby to zdrowie teraz dopisywało cały czas. No to skoro o zdrowiu, no to wyglądało to bardzo nieprzyjemnie, ten atak Riedigera. Jak to w ogóle wygląda w tej chwili już po opatrzeniu cię przez sztab medyczny na Apollo? No mam tam cztery korki z jego butów i tyle. No boli troszkę, ale tam już sztab medyczny o mnie zadbał, coś tam porobili i jest ciut lepiej, ale wiadomo, że to pewnie jutro zacznie mnie jeszcze bardziej boleć. Wezmę jakąś tabletkę przeciwbólową na lot i nic, do niedzieli mam nadzieję, że się wykuruje. Czyli koledzy z Eleven tam się nie mają co przejmować, że dwa kolejne mecze dosyć istotne dla Neapolu bez Piotra Zielińskiego? No ja chciałbym być w tych meczach, także będę robił wszystko, żeby to zdrowie było i żebym był gotów w 100% do tych spotkań, bo są bardzo ważne dla nas. To trochę o tym meczu do momentu, kiedy przebywałeś na boisku. Bardzo dobry początek, szczególnie tej drugiej połowy w waszym wykonaniu. Wyżej podchodził też Ongi Saita, jego fantastyczna bramka. Coś się zmieniło jakby w strukturze waszego grania po tej pierwszej części spotkania? Założenie było takie, żeby próbować cały czas grać. No, na pewno ta druga połowa zaczęła się bardzo dobrze, strzeliśmy wyrównującą bramkę. Potem szybko jej nie straciliśmy tego remisu i to było ważne. No ale w końcówce niestety gdzieś tam zabrakło bardziej agresywnego doskoku, za łatwo się obrócił Niko Pas chyba tak i zaskoczył nas. Także później już było troszkę ciężej i jeszcze dołożyli na 4-2, także można było na pewno wywieźć coś więcej z Madrytu. Można pokusić się o taką tezę, że ta gra drugiej linii przestała wyglądać w tej drugiej połowie tak dobrze, jak szedł Piotr Zieliński? Nie, no myślę, że nie. Tam chłopacy ci, co weszli, też dobrze się spisali. W sensie szkoda tej bramki, bo no tak trochę za łatwo została stracona i później się gdzieś to rozsypało. Już brakło minut, gdzieś nie stwarzaliśmy zagrożenia No i Real Madrid to Real Madrid, tak, no wiemy, że to jest jedna z najlepszych drużyn na świecie i pokazali to w końcówce. Tego Bellinghama się przyjemnie ogląda, tak, jego taki luz w grze i tą technikę, swobodę, dogranie, uderzenie głową. Jest to piłkarz, którego pewnie ty, grając na podobnej pozycji, też możesz jakby postrzegać jako takiego grajka, którego się przyjemnie obserwuje. Tak, zdecydowanie. No grajek, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, myślę, że do tej pory jeden z takich najlepszych zawodników, przeciw którym grałem i który zrobił na mnie największe wrażenie razem z De Bruyne chyba wtedy, jak graliśmy z Belgią, także myślę, że to jest kawał piłkarza, nie? No, fenomen, także przyjemnie się ogląda. No szkoda, że dzisiaj troszkę tam czasami się z nami bawił, ale tacy nie rodzą się na co dzień, tacy piłkarze. Cieszymy się, że widzimy cię w dobrej dyspozycji, w świetnym nastroju, pełen uśmiech. Mam nadzieję, że tam zostanie tylko parę siniaków i że nasi koledzy z Eleven będą mogli komentować twoje spotkania już niebawem. Piotr Zieliński, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.